maju tego roku mija 50-lecie od czasu powstania Międzynarodowego Towarzystwa Tyrologicznego. Z tej okazji zdecydowaliśmy się święcić Dzień Chorób Tarczycy. Na początku kwietnia tego roku przeprowadziliśmy badania wśród reprezentatywnej grupy osób powyżej 30 roku życia. To są osoby, które są potencjalnie zagrożone problemami z tarczycą. Wynika z tych badań, że świadomość tych zagrożeń związanych z tą chorobą jest dosyć niska w Polsce. Choroby tarczycy są powszechnym schorzeniem, również w naszym kraju, ale mamy za sobą pewien sukces, jakim jest zwalczenie endemii wola. Dużym problemem jest wole guzkowe. Niepokoi to wielu naszych chorych, dlatego że łączą guzki tarczycy z jakimś zagrożeniem nowotworem tarczycy, tym złośliwym nowotworem. To było jakieś 14-15 lat temu. Jeszcze byłam w szkole podstawowej, tak jakoś pamiętam. I miałam takie normalne, regularne badanie przez panią doktor. I coś jej nie pasowało w obwodzie szyi. No w życiu bym na to nie wpadła, teraz to no, raczej nie patrzy się na szyję i nie mierzy sobie obwodu. Natomiast coś ją zaniepokoiło i wysłała mnie na USG. I na USG okazało się, że mam guzy na tarczycy. W związku z tym musiałam zrobić biopsję. To było dosyć takie bolesne i nieprzyjemne badanie, natomiast myślę, że konieczne. Pani doktor powiedziała, że najlepiej byłoby to wyciąć, dlatego że w przyszłości może to się zdenerwować i zezłośliwić, więc poszłam na operację i do tej pory mam taki ładny uśmiech, drugi na dole. Zmorą prawdziwą tyrologii są choroby tarczycy przebiegające z zaburzeniem jej funkcji. Są to choroba Graves-Basedowa czy wole guzowate toksyczne. Nadczynność tarczycy jest ciężką chorobą, która stanowi zagrożenie dla zdrowia. Inne zaburzenie czynności odwrotne, niedoczynność tarczycy. Ta niedoczynność tarczycy dotyczy też znaczącego procentu ludzi, zwłaszcza po 55 roku życia. Choroby tarczycy mogą upośledzać płodność. Dotyczy to przede wszystkim przypadków występowania przeciwciał tarczycowych, których obecność jest czynnikiem sprzyjającym do wystąpienia poronień i porodów przedwczesnych oraz do wystąpienia poporodowych zaburzeń czynności tarczycy. Konieczne jest więc zapewnienie prawidłowych stężeń hormonów tarczycy, zarówno z uwagi na dobrostan matki, jak i dobrostan dziecka. Osiąga się to przede wszystkim zapewniając prawidłową podaż jodu, który jest substratem do syntezy hormonów tarczycy. Bardzo szczegółowe badania wykazały, że jeżeli kobieta ciężarna otrzymuje właściwą ilość tego jodu w czasie ciąży, to rozwój psychosomatyczny dziecka, a więc i wskaźniki inteligencji są wyższe około 10% od tych, którzy tego nie dostają. Porozmawiam ze swoim lekarzem na ten temat, bo jestem bardzo zainteresowana posiadaniem inteligentnego i wspaniałego dziecka. Przy zwykłej diecie otrzymuje się około 150 mikrogramów jodu. Kobieta ciężarna potrzebuje więc uzupełnienia podaży jodu w postaci tabletek zawierających jod w ilości od 100 do 150 mikrogramów na dobę. Jeżeli chodzi o objawy, to myślę, że jednym z takich najważniejszych i najbardziej dokuczliwych dla mnie to był bardzo przyspieszony puls i taka ogólna nerwowość oraz dziwne bardzo do opisania uczucie duszenia w szyi, tak jakby w miejscu, gdzie znajduje się tarczyca. Takim podstawowym objawem było to, że bardzo szybko męczyłam się podczas wysiłku, czyli najprostszy trening sprawiał mi dużo trudności do tego w takim życiu codziennym. Podbiegnięcie do autobusu było po prostu straszne. Później czekała mnie duża zadyszka. Kompletna prawie bezsenność, przyspieszona akcja serca, nerwowość, potliwość, objawy takie jak przy stresie. Ja miałam taki problem, który może dla wielu kobiet nie byłby problemem, ale ja nie mogłam jakby przytyć. Bezsenność, typu na przykład szybkie tracenie wagi, bądź też przebieranie na wadze, wypadanie włosów, to wszystko powinno nas zaniepokoić. Tego typu objawy wymagają szybkiego porozumienia się z lekarzem rodzinnym, który po oszacowaniu i zrobieniu podstawowego badania, jakim jest TSH, powinien takiego
chorego skierować do endokrynologa. Zdecydowaliśmy się na kompleksowe badania, począwszy od gastroskopii, przez wszystkie badania krwi. Na końcu tych badań trafiłam do endokrynologa i on tylko w drzwiach zobaczył mnie i ocenił, że najprawdopodobniej jest to choroba Hashimoto. U kobiet chorujących na nadczynność lub niedoczynność tarczycy należy wdrożyć leczenie zmierzające do wyrównania czynności tarczycy. Po miesięcznej kuracji zniknęły właściwie wszystkie objawy. Od razu podskoczyła masa ciała. Ja wtedy ważyłam 52 kilo, co dla skoczkini otyczce nie było najlepsze. Także po tych dwóch miesiącach 2-3 kilo do przodu, to mój trener po prostu skakał z radości. Zostałam poddana leczeniu. Leczenie skończyło się sukcesem. Teraz czuję się bardzo dobrze. Naprawdę terapia była bardzo skuteczna. Samopoczucie jest od razu lepsze. Cera się poprawia, bo ja miałam taką szarawą cerę przez to. Drżenie rąk ustało też, także same plusy. Zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś problemy z tarczycą, aby chcieli się z nimi zwracać początkowo do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a później do endokrynologa. Wszyscy, którzy myślą, że nie śpią dlatego, że dużo pracują, są zestresowani, bądź też wszyscy, którzy zbyt szybko chudną, tracą włosy, myślą sobie być może, że to jest tak dlatego, że dużo pracują, jest dużo stresu, ciągła pogoń i tak dalej, a tutaj może się okazać, że chodzi o tarczycę i warto się badać.